Siemaneczko w 20 części Let's Play Alex. Ostatnio prawie zakończyliśmy śledztwo w sprawie zabicia Skora. Znaczy zakończyliśmy już, ale jeszcze quest dalej trwa. Jak widzicie, Duras jest już naszym sojusznikiem. Jeśli oglądaliście odcinek, to wiecie, ale jeśli nie, no to zapraszam. No i co? No i okazało się, że to Duras zabiła Skora. Aczkolwiek z tego, co on nam mówi, wynika, że nie zamordował, tylko w obronie własnej. Ale dobra, zakończyliśmy tutaj odcinek, bo jest tu nowy gościu. Zimno jest? Nam jakoś zimno nie jest. O, kogo my tu mamy? Wygnaniec? Nie kojarzę go. Turysta? Jak ostatnio tu byliśmy. Wybierasz się na dół, czy przyszedłeś zobaczyć, gdzie trafiają wszyscy grzesznicy? No śmiało, mów. Nie będziesz mógł skorzystać z podnośnika, dopóki nie dowiem się, co tu robisz. Czy kiedykolwiek byłeś w Dolinie Wyklętych? Wyklęty, tak? To dość istotna część nazwy. Dolina Wyklętych. To miejsce dla wygnańców. Mam nadzieję, że nigdy go nie zobaczę. No właśnie. Czy ktoś kiedyś uciekł? No nie tędy. Ja tu reperuję i stoję na straży, pamiętasz? Zresztą większość z nich jest tak zajęta uciekaniem przed stworami, że nie mają czasu myśleć, jak się stamtąd wydostać. Ciekawe, kogo to możemy spotkać, nie? No właśnie. Ilu wygnańców jest tu w dolinie? Nie wiem. Kiedyś mieliśmy strażników, którzy zjeżdżali w dół, by sprawdzić, co tam się dzieje, ale teraz już nikt tego nie robi. Przynajmniej nie od czasu ostatnich ataków Albów. Nie ma czasu. Nikt nie liczy, ilu z nich zginęło, a ilu wykonuje swoje zadania. Kto wie? Sami są sobie winni. Niepotrzebnie łamali prawo. Jakiego podnośnika? Jakiego podnośnika? Widzisz to wielkie koło tam? To winda na samo dno świata wygnańców. Robisz tu coś jeszcze poza zaczepianiem przechodniów? Nie pyskuj, jestem jedynym strażnikiem. Zajmuję się pilnowaniem podnośnika i reperowaniem go. Teraz w sumie bardziej pilnowaniem. Podnośnik się zepsuł, a nikt mi nie pokazał, jak go naprawić, więc na dół raczej nie zjedziesz. No, chyba że znasz się na podnośnika. No to masz go naprawiać, to ty się powinieneś znać, nie? No niestety, przykro mi. Nie. No, to jesteś uratowany. Nikt przy zdrowych zmysłach nie wybiera się tam z własnej. A bardzo ciekawi mnie ta dolina. W dole są tylko zdrajcy i nieudacznicy. Ciekawe, czy ktoś jest... Powiedziałeś, że naprawa podnośnika należy do twoich obowiązków. Niewinny. Tak. I naprawa podnośnika nie będzie łatwa, bo brakuje jednej z zębatek. Pewnie mam ci ją przynieść. Więc jeśli nie masz przy sobie przenośnego kotła i kuźni, żeby zrobić nową, raczej nie dasz rady go naprawić. To zależy, gościu. To zależy. Czyżby? Mm-hmm. A od czego? Czy masz części zamienne? Części zamienne? Części zamienne? Że też na to nie wpadłem. Czekaj, mam tu całe mnóstwo części. Zaraz wyciągnę je ze spodu. Dobra, gościu. Dlaczego nie pójdziesz po brakującą część? Przecież to twój obowiązek. Nie jedyny. Pilnowanie i naprawianie. Teraz więc zaniedbuję tylko część swojej pracy. Jak pójdę szukać części, nie będę w stanie w ogóle wywiązywać się ze swoich zadań. Nie chcę, by mnie wygnano za zaniedbywanie służby. To trochę chore, dobra. Od jak dawna brakuje zębatki? Od wczorajszej nocy, a tobie co do tego? No to w sumie niedługo. Nie ma jej już. Ukradziono ją? Dokładnie. Ale przecież podobno pilnujesz podnośnika. Możliwe, że na chwilę musiałem zejść z warty. Czyli pilnowałeś podnośnika, a teraz nie próbujesz go naprawić? Aby strzacha z ciebie. Części nie ma już. Wracam na stanowisko. Może ktoś zabrał zębatkę do naprawy czy coś, nie wiem. A dobra, ale przetrwania już chyba nie mam na drugim poziomie. Ale czy to nie ty odpowiadasz za jej naprawę? Wiesz co, chrzanić to. To ja rozebrałem wyciągarkę i zabrałem zębatkę. Zadowolony?
celowo uszkodziłeś podnośnik? Nie chcę, by ktokolwiek mógł się wydostać z doliny. I wierz mi, ty też tego nie chcesz. Uważasz, że to właściwe, żeby ci kryminaliści mieli prawo wracać do domu w zamian za dobre sprawowanie? Podczas gdy porządni ludzie, tacy jak ja, muszą tu sterczeć bez szansy na zwolnienie warunkowe? Chrzanie to, chrzanie ich! Znaleźli się tam z własnej winy, więc niech tam się... No ale nie do końca życia, stary, przynajmniej nie wszyscy. Powiesz mi, jak mogę ją znaleźć? O, życzę powodzenia. Wrzuciłem ją do wodospadu. Jak dobrze pójdzie, nikt jej nie znajdzie. Jak dobrze pójdzie? Więc jest przy wodospadzie. Dzięki. Cholera, jak cię zobaczyłem. Wiedziałem, że ten dzień to będzie rzeźnia. Znajdę ją. Oczywiście, z przyjemnością ją znajdę. Znajdę brakującą zębatkę. Mhm. Ja nie chcę, żebyś ją znalazł. Za późno. Za późno. Ale dobra, kiedy indziej, bo teraz i lecimy do Ragnara i zdecydujemy, czy wydamy, czy nie wydamy Durasa. Wolałbym nie, no ale zobaczymy, jak się sprawy potoczą. Bo nie chcę niewinnego gościa skazywać. Czy tepnąłeś ze mną? Tego, jak on tam miał? Barina? Chyba tak. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ej, Ragnar, Ragnar, Ragnar. Niech ci będzie. Dobra, w kwestii poparcia moich starań. Okej, dobra. Zleciłeś Durasowi, jednemu z wojowników, śledztwo w sprawie zabójstwa Askora. Mm-hmm. Tak. Askor cieszył się sympatią i zaufaniem Berserka. On był twoim ulubieńcem. Powierzenie śledztwa Durasowi wydawało mi się jedynym słusznym wyborem. Sprawiedliwość zostanie wymierzona. Mordercę Askora spotka zasłużona kara. Dobra. Dokładnie. Mam informacje na temat zabójstwa Askora. Każda informacja jest cenna. Udało ci się coś ustalić? Dobra, na pewno nie chcę tej trzeciej i pierwszej opcji. A ciekawe, czy się zorientuje. Mam nadzieję, że... Nie wiem, nie zrobimy jakiejś dziwnej miny, która nas wyda, a gościu nie czyta w myślach. Mordercą jest ktoś spoza Goliet. Skąd o tym wiesz? Żaden z podejrzanych nie miał ani motywu, ani okazji. Mm-hmm. Dlatego sądzę, że sprawcą jest ktoś z zewnątrz. Koniec końców mamy wojnę. Dlaczego zabito Askora? Z powodu sadzonki. Sądzę, że był to napad rabunkowy. Askor nie chciał dać sadzonki, więc zginął. W takim razie Askor zginął honorowo, broniąc sadzonki. Zaczynały do mnie docierać różne plotki na jego temat, ale śmierć w obronie sadzonki sugeruje, że był dokładnie tym, za kogo go uważałem. Obrona prawa czasem wymaga poświęceń. Znamy już odpowiedź. Stała się tragedia, więc nie ma się z czego cieszyć. Świadomość, że winowajcą nie jest nikt z naszych braci, to prawdziwa ulga. Sprawę uważam za zamkniętą. Jestem wdzięczny tobie i Durasowi za doprowadzenie jej do końca. Dobrze, że przyszedłeś z tym do mnie. Też się cieszę. Proszę, przyjmij to. Dziękuję za doprowadzenie tej sprawy do końca. To dziwne, że udało ci się rozwiązać tę zagadkę szybciej niż Durasowi. Dobra. Dobra, na razie nie chcę się dołączyć do was. Spoko. Duras, powinieneś być zadowolony, nie? Tylko odsuńmy się, nie będziemy gadać przy Ragnarze o tym. 1000 kryształków, zajebiście. 1000? Czy może więcej? Czy może to było 10 tysięcy? Nie, 1000, dobra. Wolałbym 10 tysięcy za tego questa, bo się trochę, kurde, namęczyłem z nim. Kolejny level, spoko. Kurde, już dużo expa potrzebujemy chyba na kolejne levele. Szkoda, że tu nigdzie paska nie widzę. Czy gdzieś on jest tu w tym lewym górnym rogu? Nie. Jest. Wydaje mi się, że nie ma żadnego paska. Dobra, Duras. Odważny wybór. To wszystko, co masz do powiedzenia? Zagubiona owieczka okazała się wilkiem. Zobaczymy, kiedy nasze drogi się przetną.
Przydałaby mi się twoja pomoc. Prowadź, będę za tobą. Są okazje, które warto chwytać bez zastanowienia. Kurwa, przecież te dialogi... Mam wrażenie, że czasami są w ogóle niedopasowane. Teraz te dialogi, te pierwsze... Te drugie, że tam prowadź i tak dalej, to nie, ale te pierwsze to by były, jakbyśmy go sprzedali, nie? Z taką jakąś nienawiścią to mówili. What the fuck? Strasznie psuje klimat, naprawdę. Nie sądzę, żeby to była wina polskiego dubbingu, bo oni tłumaczyli to, więc tak już było w oryginale pewnie źle zrobione. Pirania nigdy nie była dobra z jakichś tam ognistych przemów i dialogów, nie, które porywały tłumy, ale no tutaj jak na razie to jest fatalnie, jeśli chodzi o dialogi, nie? Teraz, które by... No może fatalnie to przesadziłem, bo tam są... Było parę fajnych dialogów, ale teraz te dialogi z Durasem związane z tym questem i pod koniec poprzedniego odcinka też były do bani te dialogi. Durasie, uważasz, że zgrany z nas duet? Myślę, że dwaj tak doświadczeni wojownicy. Dobra, to już było. Elo. Dobra, oczywiście, że idziesz ze mną. Co ty sobie myślisz? Zanim wyruszymy dalej, co my chcemy teraz zrobić? Lepiej pozbądź się tej technologii. Morda tam. Dobra, to już mamy zrobione. Edan. Lista sadzonek. Właśnie, w Dolinie Wyklętych. A może ten Elexit? Co? Kurima. O, nie, to jednak może być za ciężkie zadanie, nawet jak dla Durasa. Ale ten, może ten Elexit zrobimy dla świątyni. Gdzie by to było? No właśnie. Myślę, że jak najbardziej tak. Tylko pójdziemy się najpierw przekimać. A potem polecimy sobie z Durasem. Dobra. Jakieś tutaj wyrko by się przydało. Okej, świetnie. Śpimy do rana. HP nam się zregeneruje. Dobra, nie mogę nic gwiznąć. Nie. Właśnie, kurde, znowu zapomniałem sprawdzić, jak działa... Spokojnie. Jak działa system. Muszę tych odskoków używać, bo to może być fajna sprawa. W sumie nie wiem, czemu ich nie używam. Jak działa ten system złodziejki w Eleksie? Czy jak gwizniemy coś, nawet jak ktoś tego nie zauważył, i będzie przypał, czy nie będzie przypału? Ciekawe. Mam nadzieję, że nie, wtedy byśmy mogli kraść. Dobra, tutaj łaził przyjemniaczek w tej rzece. Jak się tutaj przyglądałem. A, jest. Dobra, Duras, wiesz co robić. No, dawaj. Skusisz się na nas? Dobra, chyba tak nie bardzo chcesz. Do dzieła. Dawaj. Dobra. Ściągnij jego uwagę. Wow. Ej, czemu się uparł na mnie? Nie wiem. Dobra. Dawaj. O kurry. Ej. No i ostatni cios akurat zabił go. Ostro będziemy musieli na unikach grać. Ej, to też zużywa energię? O kurde, to też. A mamy chyba więcej tej energii, nie? Bo to budowa nam zwiększa tą energię, czy nie? No. Chodź tutaj. Dobra, zajebiście. Odskok udany, nie ma co. Dobra, pięknie. Już lecę ci pomóc. Okej, bierz go na siebie, fajnie. Dobra. Dobra, odskok. Pięknie. Dobra, i elegancko. Dobra, padł. Dawaj, co, to co masz? Okej, idziemy. To może być wyzwanie. Jakie wyzwanie? O czym ty gadasz? Jak tutaj nikogo nie ma. Znaczy na widoku, nie? Jakichś potworów.
Tam jest coś daleko, ale to niech sobie będzie. Najpierw rozejrzyjmy się tutaj. O, boheneczek, zajebiście. Potrzebujemy jeszcze tego 35 sztuk, 34 już. Bullshit. Dobra, co to jest? Damy mu radę? Jak myślisz, Duras? Jeszcze z czymś takim się nie biłem. Wygląda groźnie. Dobra. Stary skeks. O kurde, niewiele mu robimy, w zasadzie nic. Duras. Duras, zajmij się nim, zajmij się, bo on się skupia na mnie. A to mi się nie podoba. No come on. Dobra, z łuku, tak, z łuku gnoja. Dokładnie. Dawaj go, dawaj. Ciekawe, czy Duras może zginąć, nie? Mam nadzieję, że nie. Dobra, daj mi łuk może. Dobra. Okej. Dawaj go, Duras, na pełnej. Na pełnej. Dobra, pada za 50. Za 50, tak się mordować, nie? Z tym gościem. Dobra, otrzymano szpony. No właśnie, my też się rozwinęliśmy, jeśli chodzi o te trofea, nie? Kupiliśmy tą umiejętność? Ja myślę, że tak. Tak, tak, te podstawowe trofea, dobra. Czegoś konkretnego tu szukamy. Znaczy, tam za plecami mamy quest, ale czy tutaj coś będzie? Chyba nie musimy tam dalej sprawdzać. Wydaje mi się, że nie. Dobra, chodźmy do tej świątyni. Mam nadzieję, że zło, o którym nam mówił gościu, to właśnie to był ten gad, którego Duras zabił. Ja tam niewiele co zrobiłem. Ale bardzo fajnie, dobra, to jest... Jakby nie było motywu towarzyszy, to... Nie, no to byłby minus. Bo to frustrujący poziom trudności byłby wtedy, nie? Ogromny minus dla gry. A jak mamy towarzyszy, to już... Wiecie, to już jest spoko, nie? To już jest... Spoko. Ja tam jest ten koleżka. Zamknięte. Chyba się do tego nie nadaje. A nie mam takiej umiejętności, dobra. Ryłka złota, okej. Okay. Poczytajmy jeszcze do questa przez chwilę. Powiedział mi, gdzie znajdę kryptę. Mowa w dzienniku Krala. Dziennik Krala, jest w nim mowa o krypcie. Być może Kaldrym wie, gdzie ją znajdę. Mhm. Kral, dobra. Czyli Kral jest głównym podejrzanym i pewnie sprawcą, aczkolwiek. Zweryfikujemy to. Odejdź stąd. To niebezpieczne miejsce. Powinieneś już iść. Co tam stoi za twoimi plecami? Czemu przypomina mi jakiegoś kurwa potwora? To ty jesteś, Kral. Strażnik ze świątyni mamy. Tak. Szukałeś mnie? Mhm. I tak od razu go posłuchałeś? Jeśli tego właśnie chcesz, możemy zaczynać. Stój. Zlecenie. Jestem zleceniem. Nie trudno będzie cię pobić. Dobra, do tyłu. Dawaj broń. O shit. O shit. Co to jest? Kurwa, co to za jakaś bestia? Nie, absolutnie nie. Wychodzimy. Wchodzimy na zewnątrz. Dawaj potkę. Dobra. Okej. Dobra. Dobra. Jak on kurwa mógł mnie trafić? Ej, zasięg broni jest tutaj nierealny. Dobra. Okej. Nie zamachuj się. Kurwa mać! Jakim cudem, skurwiel. Pieprzony, jeszcze raz. To jest do zrobienia, bo ten pachołek jest do pokonania. Ale te dialogi, co tu się dzieje z tymi dialogami? To ty. No kurwa z dupy w ogóle, nie?
spierdalaj. Kurwa, wychodzimy na zewnątrz. Dawaj broń. Dobra. Ej, dlaczego tu dwóch naraz, ty? Biegnij. Dobra, mogę wejść na to. Fajnie. Oh shit, on też tu może wejść? A, chyba wszyscy mamy jetpacki. Tak mi się coś zdaje. O nie, on tu będzie dwóch. Oh shit. Dobra, walka się przeniosła na namiot. Dobra. Trochę to zabawnie wygląda. Dobra. Nowa kotleta do regeneracji. Dobra. Okej. Dobrze, że mamy Durasa z sobą, serio. Grimar, dobra. Jakiś kurwa stwór stworzony z tego Eleksitu, czy tam Eleksu, który gwiznął. Nie, Eleksu, bo Eleksit to jest innego. Nie, zaraz. Eleksit to jest waluta, nie? Dobra, mniejsza. Chodzi o to, że... Te dialogi były tak beznadziejne. Nie wiem, tam Duras się wtrącił do tych dialogów. Powiedział tam parę słów. Jedno zdanie. W ogóle nie wiem, na jakiej zasadzie to wszystko miało wyglądać, ale... Dialogi zepsuły tego questa. Miałeś taki fajny, kurde, w broń. Gdzie masz tą broń? Kral nie żyje. Bochenek, Alexi, doświadczenie. Torebka Alexi, tu dobra. Co, teraz pewnie mamy wrócić już, nie? Mhm. Dowiedzieć, dlaczego ukradł... Aha, dlaczego? Nie, to już mam wrócić tutaj, dobra. Ej, mieliście takie fajne bronie. Ty miałeś taki łuk jeszcze fajny. Nie wypada z przeciwników broń? Serio? Ja po prostu jej nie widzę. Fajnie widać, jak Duras używa tego jetpacka. Kurwa, czyli nie możemy... O Jezu, za szkoda. Bo nie zebraliśmy żadnej broni. Może ja nie widzę tego? Nie. Lepiej tu uważajmy. Dobra, spokojnie. Co tutaj jest? Pochodnie. Kiedyś trzeba będzie przetestować te pochodnie, zobaczymy jak wyglądają. Lepiej tu uważajmy. Co my tu mamy? Dobra. Dzbaneczek. Dobra, bierz dzbaneczki. Mhm. Winko. Dobra, ale nic więcej tak to tutaj nie ma. Żadnych notatek, ani nic. A nie, bo to jeszcze nie jest koniec w sumie. Zaraz zobaczymy, co w całym tym budynku znajdziemy. Zejście niżej, dobra. Ja mam nadzieję, że więcej takich tych potworków nie znajdziemy. Tego bym w sumie nie chciał. Zróbmy sobie zapis. Właśnie, a propos, jak skoro mamy te pochodnie, testujmy te pochodnie. Gdzie jest ta pochodnia? Pancerz, przedmioty. Dopalacze, nie, eliksiry, nie, jedzenie, rośliny, narzędzia, klucze, pochodnia magnezowa, dobra. Szybki ten. Pod piąteczką sobie weźmiemy. Dawaj mi jedną pochodnię. Powiem wam, że ładnie wygląda. Ładnie. Znajdziemy tu coś ciekawego? Nie, na razie nic. Otwórz drzwi. Rzucił tą pochodnię, czy ona wyparowała? Wyparowała, dobra. Tu możemy zejść. Sorry, Duras, cofnij się. A tutaj co my tutaj mamy? Aha, nic więcej. Dobra, schodzimy głębiej. Zobaczmy, co tam jest. Sam to chyba nie wiem, czy bym chciał tutaj schodzić. Co jest? Oh shit. Takie buty mówisz?
Okej, nic tutaj nie znajdziemy, nie? Znaczy... Poczekam. Może byśmy coś znaleźli, ale jest straszna toksyna. Dobra. Nie ma sensu tutaj dalej szukać. Wracamy. Nic więcej tu chyba nie znajdziemy, nie? Chyba wszystkie pokoje sprawdziliśmy. Tutaj piętra żadnego nie ma. Tutaj urwanych schodów nie ma. Może coś na górze będzie, jeśli jest jakieś piętro na górę. Ale chyba w to wątpię, żeby coś takiego... Żeby coś takiego było. Co jest? Dawaj na górę. Dobra. Wejdźmy jeszcze na samą górę, tylko poczekajmy, aż nam się jetpack odnowi. Zróbmy sobie save'a. Jezu, tak kurwa jest. Niepotrzebnie się przerywa, jeśli jetpack, jeśli wejdzie na to czerwone. Psuje czasami sprawę. Dobra, i wrócimy jeszcze w tym odcinku, oddamy tego questa. Do kogo mieliśmy wrócić? Do Caladrima. Dobra. Okej, tutaj na górze, no coś może tutaj będzie, czy nie bardzo. Bezużyteczna apteczka, aha. No to spoko. Korci mnie, żeby tam na górę jeszcze spróbować. A tutaj? Co tutaj jest? O nie, 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 nie. Dobra. Zróbmy sobie zapis, poczekajmy, aż się naładuje i wlećmy na samą górę. Na antenę. O, shit. Jakimś cudem przeżyłem. Ale nie, chyba nie będzie opcji. Dobra, mniejsza. Oddajmy tego questa. Jeśli będziemy bawić z tą anteną, to w życiu tego nie zrobimy. Dobra, dawaj tutaj. Bo co się dzieje z tymi dialogami? Nie no, jestem zrozpaczony. Naprawdę. W ogóle ja nie wiem, co tam wynikło. Wszedłem, zaczęli mnie atakować tyle, nie? A jeszcze wcześniej przed tym zapytałem się go o coś. I tyle. I bez powodu zaczął mnie tak naprawdę atakować, nie? Jest tak bez sensu. Ciekawe, czy Durasowi też coś mówią, jak używa tego jetpacka. Ciekawe. Ta technologia sprowadzi na ciebie kłopoty. Absolutnie nie. Dobra. Dobra. A Kral? Tak? Znalazłem Krala. Odzyskałem Eleks. A Kral? Nie żyje? Tak. To smutna wiadomość. Jego zniknięcie sugerowało, że jest winny. Sprawiedliwości stało się zadość. No raczej. Czy Kral powiedział ci, dlaczego zabrał Eleks? Nie. Szkoda. Rzucił się na mnie. Najważniejsze, że więcej go tu nie zobaczymy. Miał jakiegoś potworka przy Przyszło sobie. Przyszło mi do głowy coś jeszcze. Może mógłbyś mi pomóc. A o co chodzi? Czego potrzebujesz? Niestety za bardzo rzucam się w oczy, by rozpocząć to dochodzenie. Aha, ktoś znowu kradnie? Potrzebuję odpowiedzi na kilka pytań. Jeśli zacznę je zadawać osobiście, może to wyglądać, jakbym starał się kogoś napiętnować. Raz rzucone podejrzenie trudno odwrócić. Ludzie mogą zacząć dopatrywać się winy, nawet jeśli nie stało się nic złego. Dlatego chciałbym, abyś to ty przeprowadził tę rozmowę. Kto by się spodziewał? Jest pewien ogrodnik, Orik. Życzliwy i uczynny berserk. Kojarzę typa. Ostatnio coś się w nim zmieniło. Coś, czego nie potrafię określić. Chciałbym, abyś z nim pomówił. Dowiedz się, co go trapi. Dobra, nie no, pomożemy ci. Na czym polegają kłopoty? Jemu się przyznaliśmy, że byliśmy albem. Że nie wiem. Mam warto zaznaczyć to. Orik wywiązuje się z powierzanych mu zadań. Jest miły i pomocny. Pojawił się jednak dystans. Nie jest już tak otwarty, jak kiedyś. Jak mogę się dowiedzieć, co się z nim dzieje? Po prostu z nim porozmawiaj. Zobaczymy, czy odniesiesz podobne wrażenie. Orik kocha swoją pracę.
Raczej nie będzie trudno nakłonić go do rozmowy o pracy na plantacji sadzonek. Rolnictwo od dawna jest jego pasją. Dobra. A może już ma dość tego zajęcia. Może chciałby awansować, a może po prostu ma gorszy dzień. Służył nam wiernie. Dlatego jeśli dzieje się coś złego, chciałbym móc mu pomóc. Nie chcę, by obawiał się rozmowy ze mną. Okej. Może wyjdźmy stąd. Zobaczmy sobie tego questa. Tajemnicza aura. Zaznaczmy go sobie. Tak. To jest właśnie to miejsce, o którym myślałem. Ale dobra, jego zrobimy sobie w następnym odcinku tego questa. No i te dialogi już tutaj z nim były takie w miarę w porządku, nie? Może nie najwyższych lotów, ale w porządku. Ale tam, przy tym Karlu i przy tym jego zombiaku, czy tam właśnie co to było, nie? I dlaczego ty, Duras, wszedłeś w rozmowę? Masakra, no to... Ech, mam nadzieję, że już więcej nie doświadczę tego, ale obawiam się, że to może być dopiero początek góry lodowej. No dobra, ale już mniejsza. W tym odcinku to i tak byłoby na tyle. Duras się sprawdza 10 na 10, jeśli chodzi o walkę i pomoc. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Zapraszam również na Steama bądź Origina. Informacje w opisie. Trzymajcie się na tle świątyni. Na razie.